Dzień dobry, witam się już na miejscu, jesteśmy w Radomiu. Przyjechałam nagrać filmiki na kanał Beauty Talks. Także idziemy teraz do apartamentu, no i zobaczymy co dalej. Jesteśmy już w apartamencie, ten apartament, który mieliśmy ostatnio, który wam pokazywałam, tak mi się bardzo podobało, niestety był zajęty, ale też źle nie jest, są dwie noce, więc w ogóle nie ma problemu. Tu jest kanapa, stół taki do zjedzenia posiłku, tutaj mamy część kuchenną. Także jest wszystko fajnie, czyściutko wyposażone. Czajnik, płyta. Co tu jeszcze jest? Lewo zmywa przy okazji pod kątem nowej kuchni, podglądne różne rzeczy. Telewizor. Wszystko widać, że jest ładnie zrobione. Czysto. No i tutaj jeszcze mamy taką wnękę sypialną. Także łóżko, szafka nocna. Mam nadzieję, że będzie deska. I tak, jest deska i żelazka, bo mam trochę rzeczy do pracowania. Ale o tym to już potem wam powiem, także dobrze. No i co jeszcze? Tutaj jest przedpokój, także tam jest też szafa. O, i tu jest bardzo fajna łazienka. Duży prysznic i mamy z oknem toaleta. Suszarka jest, dobrze, bo zapomniałam z domu, już myślałam, że będę do jakiegoś megamarketu szła coś kupować. Ale jest ok, jest też lustro. To też mi się przyda do makijażu, światełka są mocne, dobrze, wszystko jest okej. Słuchajcie, właśnie pomyślałam sobie, że jeszcze haulu zakupowego z Radomia nie robiłam, także wyskoczyliśmy od razu do Lidla, bo trzeba to sobie jakoś radzić przez te dni. No i mamy zupki, te zupki też kupujemy czasami w domu, jak tak nie ma co zjeść, bardzo dobre. Krem pomidorowy, może bardzo lubi ogórkową, burrata, bo jest w Lidlu. Co jeszcze? Tuńczyka, które możemy do wszystkiego zjeść. So, jogurt grecki, do tego jogurtu będzie mango, brzoskwinia, mus jeszcze na wieczór, bo też miałam ochotę. Na jutro, na drugie śniadanie, woda, pomidorki. Na to miałam największą ochotę, że chyba zaraz od tego zacznę, jeszcze zanim cokolwiek zrobię do jedzenia. No i szynka, łosoś. Były jakieś takie pierogi z boczniakami i żurawiną. Zobaczymy, także zaraz to podsmażę, czy ugotuję mężowi, ja na tym też się skuszę. A obu był Rossmann i kupiłam jeszcze kilka rzeczy. Maskę regenerującą na dłonie, bo będzie mi też potrzebna. Dwie takie maseczki ratunkowe, czy takie jak chcemy ładnie wyglądać, żeby sobie taką maseczkę przed zrobieniem makijażu zrobić. Tą złotą maskę kiedyś miałam, bardzo fajna. A tutaj mamy ze śluzem ślimaka, także myślę, że będzie ładnie też nawilżająca, więc okej. Ale chcę wam pokazać to. Słuchajcie, bardzo, bardzo polecam. Polecam szampon. Kupiłam go i właśnie po niego poszłam do Rossmanna, bo w domu mi się już skończył. No i po prostu trzeba było coś wziąć. A szampon bazylia i mango z Isany, Isana Professional, i on jest do włosów zniszczonych i suchej skóry głowy. Nie ma silikonów, nie ma oczywiście też mikroplastiku, ani żadnych złych rzeczy. Przepięknie pachnie. Taka delikatna nutka bazylii, ale przede wszystkim mango brzoskwiniowo, tak bym bardziej powiedziała. Włosy są miękkie, są dobrze nawilżone, nie podrażnia skóry, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. W każdym Rossmannie można kupić. Ta kasetka do przewożenia biżuterii spełniła tak sobie swoją rolę, ponieważ wszystko mi się w środku wymieszało. No i będę teraz musiała odplątywać te wszystkie rzeczy. Zrobiło w pokoju, porozkładałam sobie właśnie tutaj swetry, te, które mam przygotowane. I były ostatnio pytania przy okazji Mormois o rozmiarach. I słuchajcie, ten, który nie bardzo wiedziałam, jaki to jest rozmiar, to jest S na M. To jest ten taki szary sweterek, oversize'owy. I ja noszę na górze 40. Także ta S na M to jest właśnie 40, czyli na przykład, bo pisałyście komentarzem, że ktoś napisał, że ma rozmiar 44, więc na niego nic nie będzie w tym sklepie. Wydaje mi się, że śmiało ta druga wielkość na 44 bez żadnego problemu wejdzie. Także tak jak wyglądałam w ostatnim filmiku, to właśnie jest rozmiar S na M przy mojej 40.
A tu jest ten taki sweter fioletowy, znaczy tutaj jest po prostu przekłamanie światła, ale to jest fiolet. I to jest ten sweter z moheru. Też o niego są pytania i zobaczcie, to też jest rozmiar S na M, a on jest naprawdę duży. Także ten większy, czyli L-ka dla 42 bez problemu żadnego. 44 myślę też bez większego problemu można kupić. Z tym swetrem już troszeczkę jest inaczej, bo to jest taki fason blisko ciała i tutaj ja mam L-kę, jeszcze się upewnię, ale chyba tak, tak, to jest L-ka. No i ta L-ka moim zdaniem będzie dobra na osoby, które noszą rozmiar 40 i 42. Myślę, że na 44 może być już problem, bo, znaczy wiecie, on się tutaj naciągnie, nie ma problemu żadnego, tylko że on jest dość krótki i wtedy po prostu pójdzie do góry i może to źle wyglądać. Ale te wszystkie oversize'owe swetry można brać śmiało rozmiar 44 właśnie w tym większej rozmiarówce. Jeszcze raz, ja mam 40 SM, dla mnie moim zdaniem idealne. Jeszcze jeden znalazłam sweter, no też z Mormona. Widzicie, ja te swetry naprawdę po prostu noszę. I to jest też S na M, bo to jest znowu taki krój bardziej oversize'owy. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking. Dzień dobry. Kolejnego dnia, słuchajcie. No ja to zawsze muszę mieć pecha. Cicho tutaj, fajnie, super, a ja się nie wyspałam, bo też nie mogłam się zasnąć do trzeciej nocy, tej chwili jest pół do siódmej. A ja już staję przygotować się na dzisiejszy dzień, który będzie bardzo intensywny. I zaczynam sobie od maseczki tej takiej z tkaniny ze śluzem ślimaka. Zobaczyłam wczoraj, że jest suszarka, ale ona bardzo słabo wieje, także myślę, że dość długo będę włosy suszyła. No ale czasu troszeczkę jeszcze jest, także zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. We Wrocławiu. Nie było czasu, żeby jeszcze nagrać zakończenie, ale wiecie, takie kilka wniosków właśnie na koniec. Po pierwsze, nawet kiedy jest dużo roboty i praca jest faktycznie dość intensywna, to jak się ma fajną ekipę, to wszystko naprawdę idzie fantastycznie do przodu. Druga rzecz to jest taka, żeby się nie bać wyzwań, bo możemy bardzo wiele dowiedzieć się o sobie, możemy też poznać swoje możliwości. No i kolejna rzecz, że w każdym wieku warto uczyć się nowych rzeczy. Ja zmęczona, ale zadowolona wracam do domu. W pociągu udało mi się jeszcze zrobić prezentację, bo jutro mam jeszcze konferencję i tam mam też wystąpienie, referat, a w piątek odpoczywam, nie robię kompletnie nic, no a w niedzielę wracam z Wami do Was z kolejnym filmikiem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa, pa, pa.